Prywatny odrzutowiec trzepotał w powietrzu tak mocno, jakby wcale nie był samolotem, tylko jesiennym listkiem. Zła pogoda nasiliła się, a towarzyszyły jej mocne podmuchy wiatru i obfite opady śniegu. Ci, którzy byli w tym momencie w samolocie, żałowali, że zdecydowali się na tę ryzykowną podróż. Wszystkiemu winny był biznes, który często popycha ludzi do nawet najbardziej pochopnych działań. Była ich czwórka, nie licząc pilota. Właściciel firmy to Alfred Douglas, jego sekretarka Melanie White oraz młody programista o imieniu Jacob. Czwarty to starszy mężczyzna spoza kręgów biznesowych. Nazywał się Charles Hall i niedawno obchodził 80. urodziny. Ze wszystkich obecnych tylko on nie odczuwał wielkiego strachu przed tym, co działo się teraz na niebie. Charles wyjrzał przez okno ze spokojem Indianina odpoczywającego na skraju ogromnego płaskowyżu. Pomimo tego, że pilot robił wszystko, co mógł, żywioły okazały się silniejsze. Podmuch wiatru nagle zmienił tor lotu samolotu, w wyniku czego ostatecznie nie dało się już nad nim zapanować. Wpadając w gęstwinę pokrytego śniegiem lasu, samolot jęknął jak zranione zwierzę, zwiastując rozbiciem na setki zniekształconych fragmentów w zetknięciu z ziemią. Na szczęście tak się nie stało, a upadek samolotu złagodziły gałęzie ogromnych jodeł, które spełniły rolę naturalnego amortyzatora. Pierwszym, który doszedł do siebie, był Alfred. Przedostał się do kokpitu i znalazł pilota martwego. Mamy kłopoty, powiedział Charles. W głębi duszy miał nadzieję, że jakoś uda im się znowu wznieść samolot w niebo. Wszystkie jego nadzieje po wiadomości o śmierci pilota zniknęły. Po przeprowadzeniu krótkich oględzin przez Alfreda okazało się, że wszyscy pozostali uczestnicy lotu żyją. Sądząc po charakterystycznym ukształtowaniu terenu, rozbili się w lasach Wyoming, które rozciągają się na wiele kilometrów wzdłuż całego stanu. Myślę, że musimy ruszyć i szukać pomocy. Jeśli zostaniemy tutaj, gdzie jesteśmy, niczego nie osiągniemy. Niczym doświadczony podróżnik, powiedział Alfred. Melanie od razu się z nim zgodziła, a tylko Jacob wyraził wątpliwości. Na pewno będą szukać samolotu. Gdy tylko burza ucichnie, rozpocznie się akcja poszukiwawcza. Myślę, że najlepiej zostać na miejscu. Alfred skrzywił się z niezadowolenia. Jego autorytet w firmie był niepodważalny, a teraz jakiś programista głupio odważył się temu przeciwstawić. Tylko Charles Hall, siedzący w kącie, nie zajął stanowiska. Staruszek wiedział, że sama zła pogoda spowoduje wiele problemów, dlatego trzeba poczekać dzień czy dwa, a dopiero potem ruszyć lub spodziewać się pomocy. Alfred wciąż jednak uważał inaczej. Mężczyzna chciał jak najszybciej wydostać się z samolotu i udać w stronę cywilizacji. Jednocześnie nikt z obecnych nie znał ich dokładnej lokalizacji, co znacznie komplikowało to zadanie. Ledwo otworzywszy drzwi, które zniszczyły się podczas upadku, Alfred wyszedł na zewnątrz. Zamieć niemal ustała, ale siarczysty mróz nie, jak dzika bestia, kąsając wycieńczonych ludzi po ich zaczerwienionych policzkach i nosach. Zwracając się do Melanie i Jacoba, Alfred powiedział: Staruszka trzeba tu zostawić. Nie przeżyje przeprawy i będziemy musieli ciągnąć go za sobą jak belkę siana. Melanie pokiwała twierdząco głową i całym swoim zachowaniem pokazała gotowość do pójścia za szefem. Jacob znów się zawahał. Nie chciał zostawiać starszego mężczyzny na pastwę losu, tym bardziej, że Charles wydawał się najbardziej doświadczony. Nie zostawię pana Hala samego. Jak chcecie, możecie iść dalej, ja tutaj zostaję, zadeklarował młody programista. Alfred zastanowił się i taka odpowiedź go mocno uderzyła. Biznesmen wiedział jednak, że bez młodego i silnego Jacoba będzie mu ciężko. Niezbyt mógł liczyć na Melanie, bo oprócz tego, jak przygotować kawę w biurze, nie wiedziała nic więcej. W porządku, zróbmy po twojemu. Weźmy ze sobą staruszka. Jak się zmęczy, sam go dalej poniesiesz, zdecydował Alfred. Pan Hall spojrzał z wdzięcznością na Jacoba i uśmiechnął się. Staruszek był zadowolony, że nie porzucono go w środku zimnego lasu. Przedzieranie się przez zaspy było bardzo trudne, biorąc pod uwagę, że w niektórych miejscach śnieg sięgał nawet dwóch lub więcej stóp. Pierwszym, który utorował drogę, był Jacob, bo będąc młodszym od pozostałych, najmniej się męczył. Przeszli około 2 mil, ale nie napotkali żadnych śladów cywilizacji.
Pierwsza zaczęła narzekać Melanie, która nie miała siły, by przedrzeć się przez gęsty śnieg i drzewa powalone przez burzę. Charles Hall szedł w milczeniu i w żaden sposób nie okazywał rozgoryczenia. Doświadczony życiowo staruszek zakładał, że cała ta misja zakończy się fiaskiem. Starając się oszczędzać siły, Charles zdał sobie sprawę, że jeszcze pół godziny takiego spaceru i nie będzie już mógł iść dalej. Alfred zmrużył oczy z nieskrywaną pogardą, po czym ponownie rzucił, że zostawią go. Jacob spojrzał smutno na pana Halla i dostrzegł w jego oczach niemą aprobatę. Staruszek jakby zdawał się mówić do niego: idź, chłopcze, nie bój się. Kiwając głową panu Hallowi, Jacob podjął trudną decyzję. Przed dalszą drogą znalazł jednak odpowiednie schronienie dla starszego mężczyzny. Było to małe zagłębienie w skale, które przezornie zakryli świerkowymi gałązkami. Wrócimy po pana, panie Hall, na pewno, pospieszył uspokoić staruszka Jacob. Alfred zaśmiał się i pokręcił głową. Jeśli ich podróż się powiedzie, biznesmen wcale nie zamierzał wracać po starca, który jego zdaniem przeżył już swoje i mógł znaleźć wieczne schronienie wśród śniegów Wyoming. Idąc dalej, Jacob od czasu do czasu robił małe nacięcia w korze drzew swoim scyzorykiem. Tak więc nie tylko mógł potem znaleźć drogę powrotną do kryjówki pana Halla, ale także wrócić na miejsce katastrofy. Zmęczeni i mokrzy podróżnicy przeszli około mili, po czym zobaczyli niewielką kolumnę dymu unoszącą się nad wierzchołkami drzew. Dom! Krzyknął Jacob i zebrawszy resztki sił rzucił się do przodu. Alfred nie pozostawał w tyle i tylko Melanie, bardzo wyczerpana i przygnębiona, wolno podążała za nim. Wkrótce zobaczyli przed sobą małą chatkę, która z boku wyglądała jak domek z bajki. Gdy Jacob się zbliżył, drzwi mieszkania otworzyły się ze skrzypnięciem i w progu pojawił się starszy mężczyzna z krzaczastą brodą i bujnymi wąsami. W jego prawej dłoni spoczywał pistolet, którego lufa była jednak roztropnie opuszczona. Proszę pana, nasz samolot rozbił się w lesie kilka godzin temu. Potrzebujemy pomocy, jedzenia i ciepłych ubrań, zaczął Alfred. Nieznajomy skinął głową ze zrozumieniem, po czym bez słowa gestem zaprosił ich do środka. Tam zmęczeni podróżnicy zauważalnie odprężyli się i poczuli lepiej. Wylegując w fotelu właściciela domu, Alfred ponownie poczuł się panem sytuacji. Apodyktyczne hasła, które wkradały się w słowa mężczyzny, wskazywały, że chciał jak najszybciej znaleźć się w swoim wygodnym biurze. Melanie piła herbatę i w myślach dziękowała losowi za zesłanie im tej chatki. Tylko Jacob czuł się nie na miejscu. Jego stan tłumaczył nie tylko niepokój o pana Halla, ale także fakt, że twarz właściciela domu wydawała mu się niejasno znajoma. Mówiąc ściślej, za brodą mogło kryć się wszystko. Jak się okazało, lakoniczny właściciel domu miał na imię Donald. Ostatnie 20 lat spędził w lesie, dobrowolnie decydując się na bycie pustelnikiem. Miejscowi myśliwi starali się pomóc mu jedzeniem i artykułami gospodarstwa domowego, które celowo zostawiali dla niego w odosobnionych miejscach. W zamian Donald podarował im garbowane skóry i lakierowane wyroby z drewna. Mężczyzna nie miał rodziny, a według jego własnych słów dzieciństwo spędził w ciemnych zaułkach, które służyły jako schronienie dla młodzieżowych gangów. Donald musiał dużo przejść, zanim trafił do leśnej chaty. Miał problemy z prawem, był też prześladowany jako dawny kryminalista. To wtedy Donald postanowił udać się do lasu. Tam, inaczej niż w wielkim mieście, wszystko wydawało mu się jasne i przewidywalne. Pozbawiając się wszelkich pokus, stał się leśnym pustelnikiem, który żył sam z dnia na dzień. Gdy Jacob poinformował Donalda o czwartym ocalałym, mężczyzna natychmiast chciał pomóc. Jako że Alfred i Melanie odmówili wyruszenia po Charlesa, programista poszedł tylko z pustelnikiem. Widząc nacięcia pozostawione przez Jacoba na pniach drzew, Donald pochwalił go za bystry umysł i wrodzoną pomysłowość. Dzięki wcześniej wydeptanej ścieżce do szczeliny w skale dotarli dość szybko. Wyglądając ze swojej prowizorycznej kryjówki, Charles Hall zauważył Jacoba i radośnie machał do niego rękami. Szczerze mówiąc, miał pewne wątpliwości, czy ktokolwiek po niego wróci. Gdy Donald podszedł bliżej,
Nagle złapał się za głowę i upadł na kolana. Wciąż nie rozumiejąc, co się dzieje, Jacob podbiegł bliżej i dotykając ramienia pustelnika, zapytał, czy wszystko w porządku. Po twarzy Donalda spłynęły łzy, które zamarły na jego ogorzałych policzkach. Dopiero gdy Jacob spojrzał na Charlesa, zdał sobie sprawę, co go niepokoiło przez cały ten czas. Charles i Donovan byli do siebie bardzo podobni. Różnił ich tylko zarost. Jesteście braćmi? Spytał Jacob. Odpowiedzią było tylko potwierdzające skinienie głową Charlesa, który podobnie jak jego brat bliźniak już płakał. Dopiero gdy bracia się przytulili i uspokoili, wyjaśnili, w czym rzecz. Wiele lat temu, gdy mieli po 7 lat, wzięli łódź ojca i wybrali się na ryby nad rzekę. Bracia bliźniacy śmiali się i radując się swoim pomysłem, sami nie zauważyli, jak odpłynęli daleko od wybrzeża. Nagle zerwał się silny wiatr, w wyniku którego łódź zaczęła miotać się po falach niczym ptasie pióro. Wtedy Donald wypadł za burtę. Wszystko działo się tak szybko, że Charles nie miał czasu nic zrobić. Fale niosły Donalda w dół rzeki. Charles walczył z żywiołami przez kilka godzin, nie mogąc dopłynąć do brzegu. I tylko dzięki ratownikom, którzy przybyli motorówką, przeżył. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, ciała Donalda nigdy nie odnaleziono. Przez cały ten czas Charles żył z myślą, że był pośrednio odpowiedzialny za śmierć swojego brata. Według samego Donalda prąd niósł go wiele mil w dół rzeki. Od rychłej śmierci uratował go pień starego drzewa powalonego przez huragan. Owijając ramiona wokół kłody, Donald płynął, dopóki prąd nie wyrzucił go na brzeg. Tak się złożyło, że z przeżytego stresu stracił pamięć. Była to amnezja spowodowana przeżytym szokiem. Później pamięć wróciła, ale sam Donald w tym momencie miał już 15 lat, a jego życie stanowiły kradzieże i rozboje. Obejmując brata, Charles nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przez tyle lat staruszek myślał, że Donald nie żyje, a teraz stał obok brata i razem z nim się cieszył. Potem, gdy ocaleni z katastrofy lotniczej powrócili do cywilizacji, Charles Hall pomógł swojemu bratu przenieść się z powrotem do miasta, gdzie zapewnił mu mieszkanie i wszelką pomoc. W przeciwieństwie do Alfreda i Melanie, Jacob odwiedza ich prawie co tydzień, jak przyjaciół. W końcu dopiero po doświadczeniu wspólnych trudności można dowiedzieć się na pewno, kogo uznać za przyjaciela, a kogo za wroga.